Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Xiaomi Mi 9T, smartfon, którego już przetestowałem, przypadałoby coś o nim powiedzieć. No i cóż ja mogę wam dobrego o nim powiedzieć? No, Xiaomi. Xiaomi ma to do siebie, że zawsze robi smartfony, które w swojej półce cenowej przeważnie, no rozbrajają konkurencję, no. Konkurencja robi jakieś inne telefony, ale gdy macie przeliczyć to, co dostajecie i ile za to płacicie, no to kolejny smartfon warty polecenia. Po pierwsze, wygląd. Akurat do mnie trafiła taka wersja, nazwijmy to ciemna, udająca trochę karbon na dole, no wygląd boski, bym powiedział. Świetnie wkomponowana czerwona obwódka do jednego z aparatów, czerwony przycisk, z tyłu szkło, na froncie szkło Gorilla Glass 5, no ale niestety się rysuje, bo już jakaś tam ryska piękna gdzieś tu jest dziabnięta. Co można sobie zobaczyć, więc wiadomo, szkła jakieś i tego typu rzeczy się przydają. No ale co ten telefon ma? Ma wszystko. I powiem wam, że nie wiem, do czego miałbym się przywalić, szczerze mówiąc, przy nim. Po pierwsze, Snapdragon 630. Wydajność, działanie, powiem wam, że no nie, minimalnie wolniej niż na przykład Snapdragon 855, choć na przykład mojego OnePlusa 7 Pro macie speed testach. Mam wrażenie, że pobija, jeżeli chodzi o kwestię jakby działania samych aplikacji, otwierania, no tutaj taka wydajność czysta, no powiem wam, że jest na tak. 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, okej. Może, no dobra, co do dowalenia, to może znajdziemy mały minus, który ewentualnie nie pasuje, a mianowicie to, że no niestety nie możecie włożyć żadnej karty microSD, tylko macie dual SIM-a i nic poza tym, więc to jest może takim małą rysą na tym diamencie. Ekran. Co my tu mamy? 6,39 cala AMOLED z HDR10, świecący naprawdę, powiedziałem wam, że ładnie, bo minimalna, maksymalna, jak najbardziej ok, kąty widzenia też w porządku, odwzorowanie barw, no i to, co widzimy na tym ekranie, jest ok. Rozdzielczość 2300x1080, czyli jest ok. Co dalej? No, mamy metodę odblokowania, czyli no, mamy albo naszego ryjka za pomocą kamery, co właśnie teraz widzieliście. Mamy czytnik niepapilarny w ekranie. No, on może taki mega szybki nie jest. Czasami zdarzają mi się jakieś błędy, ale akurat widzicie, w tej serii rozblokowuje nam, o teraz coś nie złapało, idealnie, więc tutaj spoko, dobrze, że jest. Fajnie, że jest optyczny, że to nie jest ultradźwiękowy jak w Samsungach, które no, założycie cokolwiek na ekran i jest problem, więc tutaj nie ma. No, na dole delikatna ramka, u góry trochę mniejsza. Może, o, czego brakuje mi? Gdyby to były głośniki stereo, byłoby super, tak niestety jest tylko jeden, to szkoda. Oczywiście USB typ C, mikrofony, gniazdo słuchawkowe jest, no to też mega plus. Więc tutaj w kwestii jakby tego, co mamy, nie ma do czego się doczepić. Jest, jeżeli dobrze pamiętam, Bluetooth 5.0, jest NFC, więc no wszystkie standardy, które potrzebujemy, mamy. Mam baterię 4000 mAh, którą możecie sobie zobaczyć, jak wypadła w teście baterii. No myślę, że spokojnie półtora dnia maksymalnie wyrobicie, no bardziej bliżej jednego. No niestety, ekran wielki robi swoje. Ładowarka 18W, więc naładujecie to też w miarę rozsądnym czasie. Na pokładzie nie ma jeszcze Androida 10, szkoda, jest niestety tylko 9. Zabezpieczenia na poziomie 1 września, no tutaj mamy listopad, no to trochę słabo. Mogłoby być to lepiej, że tak powiem, zorganizowane w tym temacie. Oczywiście, no wszystko, co w MIUI jest, można sobie zmieniać, czarować, kombinować gesty. Jak sobie chcecie, możecie ten tak naprawdę telefon sobie skonfigurować, ustawić. No to tutaj nie będę może się o tym rozpisywał, bo to już praktycznie każde Xiaomi to ogarnia. Kwestia aparatów. 48 megapikseli główny, światło 1.8, 12 megapikseli światło 2.4 szerokokątny i 8 megapikselowy teleobiektyw. No, zestaw prawie że taki sam jak Mi 9, choć główny aparat troszeczkę się różni. Ten z racji procesora 730 Snapdragona, który nie obsługuje nagrywania 60 klatek, no jest troszeczkę gorszy, bo nie potrzebuje tego i tego nie robi. Ale fotografie, sobie zobaczycie, jest cały film odnośnie zdjęć, wychodzą całkiem nieźle. Powiem wam, że no nie ma tutaj jakby dramatu. Nawet bym powiedział, że te zdjęcia wychodzą fajnie, jak na klasę i cenę tego smartfona. Jak najbardziej ok. Trochę boli brak stabilizacji optycznej niestety, więc tutaj czasami możemy to dostrzec, trzeba uważać, żeby zdjęcie nie było ruszone, to samo przy nagrywaniu też to odczuwamy. No ale różnice między Mi 9 a tym, no nie powiem, że są zbyt duże,
żeby tak naprawdę się tym przejmować. No, 90% z Was będzie zadowolony. Tak samo, gdy weźmiemy wydajność Mi 9 i tego, otóż to Mi 9T, też 90% z Was, jak dla mnie, nie zauważy różnicy, że coś jest inaczej. Jeżeli chodzi o kwestię wysuwanego aparatu, którego mamy tutaj, otóż to na froncie, no to jest tutaj 20 megapikseli, 2,2 światło, oczywiście wspiera HDR, oczywiście 4K sobie nagramy, no jest, bo jest. Więc taki urok tego. Fajnie, że nie jest to w ekranie, więc jeżeli chcecie, możecie z tego skorzystać. Jeżeli nie chcecie, to po prostu go nie wysuwacie. No na pewno odblokowanie samym tym aparatem, przyznam się, że on jest wolniejszy niż, wolniej się wysuwa na przykład niż na moim OnePlusie, więc no to trochę wysunięcie trochę dłużej trwa, więc myślę, że bardziej tutaj szybszym i sensownym sposobem odblokowania na pewno będzie użycie do tego palców, czyli czytnika linii papilarnych. No i jakie zdanie, no. Szczerze mówiąc, z tych pieniążkach ja bym brał. Jest też wersja Pro, dla tych, którzy chcą jeszcze trochę lepiej. Jeszcze ona do mnie nie wpadła, no ale jak już sama Mi 9 to jest super, moim zdaniem, no to wersja Pro jeszcze lepsza. Dodatkowo oczywiście dostajemy proste plecki, żeby no, nam zbytnio się telefon nie porysował. Trochę chronią te aparaty, bądź można powiedzieć, że prawie wcale, no ale są, nawet to ładnie wygląda, schludnie. No, mi się podoba. Więc smartfon krótko, dobrze wyceniony, dobrze działający. Może brak karty microSD, brak głośników stereo, za to mamy mini jacka. A poza tym, no, nie ma się do czego dowalić. I szczerze mówiąc, z czystym sercem mogę Wam go spokojnie polecić. Więc Mi 9T, no, dobra opcja, jak ktoś by czegoś szukał mniej więcej w takim budżecie, w jakim on aktualnie stoi. Oczywiście ceny aktualne zawsze macie w linkach pod filmem. Tyle odnośnie Mi 9T. Zapraszam też Was do oglądania całej playlisty odnośnie niego, gdzie macie rozbite wszystkie części, tematy na części pierwsze, porównania z innymi smartfonami, zobaczycie, jak realnie on działa. No i cóż, tyle. Na dole linki do społeczności, profil na Patronite, dzwoneczki, subskrypcje tutaj. To się zawsze przydaje, komentarze na dole. No i cóż, tyle. Mi 9T. Całkiem dobry smartfon. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!